Witam serdecznie drodzy widzowie, z tej strony Arel, God of War, kolejny odcineczek. Jak pamiętacie, ostatnio ostrza zdobyliśmy i leczyliśmy młodego, bo był chory, także teraz wszystko w porządku i wyruszamy dalej z domu wiedźmy. A na co mi się to teraz przyda tu w ogóle? To muszę mieć ostrza. Czekaj, czym to się ciepało? Tutaj się nie da. Ale czekaj, chciałem iść tu zobaczyć. Atreusowi musimy zmienić te strzały, żeby strzelił w to. Dobra. A tu się nie da zeskoczyć? Ale tu się gdzieś dało iść naokoło, chyba tam. Zobaczymy sobie. Bo tam jest ta skrzynia na dole. Tylko czy tam idzie dojść? Tędy się chyba nie da. Może się nie da akurat teraz na razie. Tutaj nie ma kryształu, żeby go ostrzelać niebieską strzałą. Tam się wychodzi, tam byliśmy. Tutaj zrobiliśmy to. Ale co dalej? Tam jest jeszcze jakiś. Ale to tam jest gdzieś jakieś przejście. Ale jak zejść na dół? Tego to ja akurat chwilowo chyba nie wiem. Bo tam też jest skrzynia, tam się dało jakoś wejść, chyba że to dopiero będzie szło ogarnąć. Dobra, mniejsza z tym, teraz nie będziemy się z tym bawić. Lecimy dalej z fabułą normalnie. Jest? Dzieciak. Jezu, myślałem, że został. No, jeszcze troszkę. Dobra. Jeszcze nie. Jeszcze niżej jedzie, no widzisz. Myślałem, że tu już mieliśmy wysiąść. A widzisz? Łódź jest na brzegu. Ktoś faktycznie wezwał węża. A widzisz? To jest kolejny? Byłem tu? Czy ja tu byłem? Nie wiem, nie, ale wezmę. Coś nie tak. A widzisz, coś nie tak. Wsiadaj, wyciągnę ją. Ucichłeś. Nie czujesz się lepiej? Chyba. Wiem, że słyszałeś moją rozmowę z Freją. Myślisz, że rozumiesz, ale się mylisz. Czemu nic nie mówisz? Jestem przeklęty, tak? Jestem słaby, bo nie jestem jak ty. Nigdy nie byłem taki, jak chciałeś. Ale po tym wszystkim myślałem, że będzie inaczej. Może będzie inaczej, no. Nie wiesz wszystkiego, chłopcze. Przyjemnie zobaczymy. Nie. Ale teraz przynajmniej znam prawdę. Prawdę? Prawda. Jaką ty prawdę znasz? Jestem Bogiem, chłopcze. Z innej krainy, daleko stąd. Gdy tu przybyłem, postanowiłem żyć jak człowiek. Ale tak naprawdę... urodziłem się Bogiem. I ty również.
chłopcze? Nie masz nic do powiedzenia? Cóż mam powiedzieć, tatusiu? Czy mogę zmienić się w zwierzę? Czy możesz zmienić się? Nie. Nie, nie wydaje mi się. Jestem Bogiem. Jesteś Bogiem. Mama wiedziała? Uświadom to sobie. Też była boginią? Nie. Była śmiertelniczką, ale znała prawdę. Jestem Bogiem. Czemu dopiero teraz mi to mówisz? Bo wcześniej nie byłeś gotowy. Chciałem ci tego oszczędzić. Bycie Bogiem bywa nieustającym pasmem bólu i smutku. Nasze przekleństwo. Dobra. Co dokładnie potrafię robić? Kończ gadać. Mogę latać? Być niewidzialnym? Nie. Czuję się jak Bóg. Nie wiem, jakimi mocami dysponujesz. Ale z czasem dowiemy się. Weź głowę koło siebie i usiądź, synku. A może mógłbym zmienić się w wilka? Możesz spróbować mnie zaskoczyć. Wróć do skarbca Tyra. To dlatego czasem głosy? Ty na pewno nigdy ich nie słyszałeś? Nie tak jak ty. Nic dziwnego. Każdy Bóg jest inny. Więc może nie będę siłaczem, ale zyskam jakieś inne moce. Już je masz, chłopcze. Pokaż mi drugiego młodzieńca z taką smykałką do języku. A kto wie, jakie inne talenty chowasz w zanadrzu? Więc widziałeś od początku. Owszem, ale poznałem w życiu wielu bogów. Ja właściwie też. Jeszcze 250 metrów. Na pewno Freja, Brok i Sindri? Nie muszą tego wiedzieć. Baldur! Czy on wie? Czy dlatego nas szuka? Znałeś go wcześniej? Baldur. Po raz pierwszy zobaczyłem Baldura w dniu pogrzebu twojej matki. Taka jest prawda. Ej, nie musimy od razu wracać do skarbca Tyra, prawda? Przecież jesteśmy bogami. Możemy robić, co chcemy, nie? Co najbardziej chciałbyś teraz zrobić? Pokażę ci. Spróbujmy jeszcze raz. Chodź, bez zakłóceń. Ci pokażę. Chodź, synku. Idziemy. Użyj misy z piaskiem. No dobrze. No, rysuj tam. Czytaj. Śmierć pochłaniam skrycie, by jutro zrodzić życie. O, całkiem ładne. Może to moje dzieło? No i co? Wyczytałeś tam coś? No i co? Tu już byliśmy. Aha. Czy to odpowiedź? Ziemia. Pochłania śmierć, rodzi życie. Coś w tym jest. Gdzie ty jesteś? Tu. Nie, gdzie tam biegasz sam? Pisz. Pisz. Szkoda, że w Alfheimie nie wiedziałem, kim jestem. Nie czułbym się tak źle zabijając elfy. Nie mam pewności, czy to właściwy wniosek. Nie masz czego żałować. Elfy wciągnęły nas w swoje sprawy. Nie, już rozumiem. Mieliśmy tam boskie sprawy, a one nam przeszkadzały. Zajmowały nas drobnostkami. No i znowu zostawimy to bez komentarza? Po prostu odkąd wiem, że jesteśmy bogami, czuję się silniejszy. Chyba poczułeś się nieco zbyt pewnie. Potęga stawia cię przed trudnym wyborem. Co to za jakiś Możesz Bóg? Służyć sobie samemu, albo korzystać z boskości w służbie innym, tak jak ty. Dwie nacje się pogodziły. Był bogiem wojny, ale walczył o pokój. Słynął z niezwykłego heroizmu i prawości. Potęga i wiedza pomagały mu kończyć wojny, a nie je wszczynać. Czemu ja mogę stać? A dobra, kręcę się. Wiemy, czemu ja mogę stać w miejscu? Się obraca razem z tym. Dobre.
Długo tak będziemy zjeżdżać? Tylko zjeżdżamy i zjeżdżamy. Tyr wierzył, że remedium na wojnę i chaos jest mądrość, a nie siła. Wiedział też, że kontakt z innymi kulturami daje perspektywę, jakiej nie ma się, gdy żyje się w izolacji. Odyn zawsze gromadził wiedzę i zachłanił ostrzegu, zaś Tyr otwarcie się nim dzielił w imię wspólnego dobra. Śmiertelnicy go za to kochali, zasypywali co, go podatkami, coś, że tu przyszedłeś? Gdziekolwiek się nie pojawił. A kolejne płótno. Więc co się z nim stało? Z czasem raz, Odyn dwa, zaczął trzy, cztery, pięć. Podejrzewał go o to, że skrycie pomaga gigantom, zamiast wykradać ich sekrety dla asów. Szczerze mówiąc, pięć światów, a pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. No, dziewięć światów. Myślisz, że Tyr pomagał gigantom? Owszem. Czuł się współodpowiedzialny za cierpienie, które zesłał na nich Odyn. Podejrzewam, że pomógł im zatrzeć za sobą wszelkie ślady. Wieża łącząca światy. Dokładnie. Nie wiem, co się z nią stało, ale głowa tam sobie w tym palce bebla. Giganci, jak i sam Tyr. No, w końcu. W końcuśmy dojechali. Gdzie jest ta czarna runa? Nie wiem, nigdy tu nie było. Wow. What is this? Kamień! To musi być to! Kamień! Co to jest? O kurde. Oczywiście. Oczywiście, że się tego nie da wziąć. Myślałeś chyba, że to będzie prosto. Nie. Chociaż miałem nadzieję. Dezaktywuj teraz? System obronny skarbca. Zaraz tylko porozwalamy się trochę. Życie na razie zostawię, bo znając życie. Zostawię życie, bo znając życie tutaj się. Jak coś będę robił, to pewnie wyskoczą jakieś stwory. Wichrołap na wichry Hel. Ale gdzie mogą być te wichry? Wichry czego? To nie powiedzieliśmy ci. Kiedy byłeś chory, udaliśmy się po ratunek do Helheimu. A co tu jest? Naprawdę? W skrócie było okropnie. Ale twój ojciec poznał nową sztuczkę z drobną pomocą Broka. Brok też tam był? Ale ja... Jeszcze... Że co chodzi? Ale czemu to nie działa? Czekaj, co to tu jest? Nic. Nic. Muszę się tu rozejrzeć, bo może coś tu jeszcze gdzieś jest. Ten jest podejrzany, kurde. A coś czuję, że on... Że on się obudzi. Ha? A widzisz, wiedziałem, że gdzieś tu coś się znajdzie. W bok. Do góry. Ups. Psa. Dobra. Weszliśmy gdzieś do góry. O, tu jest jakiś też taki ala sarkofag, który wygląda.
Młody, co tu pisze? Czytaj. A te? Myśl jest szybsza niż wiatr. W końcu musimy ruszyć głową zamiast tylko nogami. To mi się podoba. Tenis, czy ten ogień mi coś da? Chyba nie. No i tu jest zejście, słońcu. Jak na kogoś uwielbionego, Tyr miał niezłą paranoję. To przez Tyrna. Miał powody. Ale co dalej? Coś tu musi być... Nie, gdzie to jest? Tam. Się zgubiłem trochę. Patrz, nie podszedł do tego. A, skian dup z mojej ojczyzny. Kiedyś miałem własny, bardzo podobny. Weź go, chłopcze. Tak, chłopcze. Weź go. Nigdy nie wiadomo, kiedy przyda nam się... Tam się nie da wejść. Dlatego właśnie nikt cię nie lubi. Co tu chodzi? O co kaman? Tutaj też są jakieś te, ale tam się przejść nie da. Ciekawe, ja jeszcze raz wyjdę sobie do góry. I zobaczę, bo się zastanawiam, czy czegoś tu jednak... Nie trzeba zrobić. Czekaj, bo... Tutaj gdzieś to wirowało. Ja nie wiem, czy to nie jest... Właśnie, czy w to nie muszę tam celnąć. Czy tego się nie da. Zaraz zobaczę. Chodziło. Tylko właśnie się zastanawiałem, bo tak kurczę, myślałem już wcześniej, tam celowałem w to, ale nie do końca ogarnąłem. Ups. Spójrz, po bokach są małe przejścia. Idealne dla ojca. Ale za małe dla ojca. Au. Spoko. Teraz przejdę.
Dobra. Jesteśmy w kolejnej komnacie. Tutaj też jest ta kula na środku. Tylko czy będzie ją od czego tutaj... Czy będzie ją jak uaktywnić? Się zaraz okaże. W ogóle co my tutaj robimy? Tam z tyłu jest chyba Kratos na tej wazie. No, dokładnie. Stare, dobre czasy. Po co tu jesteśmy? Dobrze. Kurde, Kratos jest większy od niego praktycznie. Bardzo daleko stąd. Żyją tam bogowie? Ależ oczywiście. Nie da się ich tak łatwo podzielić. No, czekaj, tam się kropka świeci, nie zauważyłem. Co to dalej? Aha, i otwarliśmy to. A, no dobra, teraz musimy. Mówiłem, że nam się przydadzą te życia, żeby ich bez sensu nie zbierać. Uważaj z tyłu! Masz. O kurde. Teraz to mi się przyda. Trzymaj go. Czekaj, weźmiemy tasakos. Taka. Po tobie. Oż ty. W mordę kopany. Bęcka. Jeszcze ktoś żyje. Ty co? Ty co? Ty co? Poleciał jak szmata. Daj im nauczkę. Dobra, czekaj. Co tak cię zdenerwowało w tym skarbcu? To nic ważnego. Wydawało się ważne. Gdzie to jest? Gdzie to jest? Nie zajmuj się moimi błędami. Rany, nie musisz się tak tłumaczyć. Ajajaj. Może... Po prostu nie trafiłem. Chodź tu, chodź tu, chodź tu. Uwaga, ojcze!
Co za... Aj. Aj, dostałem w tytę. O, teraz jest kolejne życie. I tu odblokujemy sobie następne. Chyba nie z tej strony. Zrozum. Chcę, żebyś od teraz był ze mną szczery, dobrze? Nieważne, czy prawda będzie bolesna. Chcę wszystko wiedzieć. Ty nie znosisz bycia Bogiem, ale mnie się to podoba. Kolejne małe przejścia. Wiem. Idź. Mogę na to patrzeć. Powodzenia. Uuu. Chyba to nie tak miało być. Muszę zobaczyć dokładnie, jak to tam wygląda. No właśnie, może tam... A, dobra. Dobra. Czekaj, otwórzmy to. Zrozum. Chcę, żebyś od teraz był ze mną szczery, dobrze? Nieważne, czy prawda będzie bolesna. Chcę wszystko wiedzieć. Ty nie znosisz bycia Bogiem, ale mi się to podoba. Kolejne małe przejścia. Wiem. Idź. Nie mogę na to patrzeć. Powodzenia. To chyba jednak musi być w górze, co? Tylko jak to tam? A, to się opuszcza. Jak ja tam mam przejść? A, tu jest, kurde, z boku. Nie zauważyłem tego. Że tu jest puste. Poczekam, niech to już się zapadnie jeszcze raz. Ach, kurde, jeszcze mnie przyharatało. Będzie kolejne. To musimy odgadnąć, co to jest. To wielkie wilki. Skol i Hati. W istocie. Zwiastuni dnia i nocy. Wielkie wilki. To jakaś zębatka. Trzeba będzie coś obracać, pewnie. Nie wiem. Ale musiał je lubić, skoro... Ale to za chwilę to się pewnie otworzy, jak... To otworzmy. Niech zgadnę, jak otworzę to, co kolejne stwory przylecą do pokonania. Nie masz z tego żadnej frajdy? Z bycia Bogiem? Z przygód w niesamowitych miejscach? Co to jest tak wysoko? To bo mi się zdaje, albo jakoś wolniej to może mama się kręci. Chciała, się rozerwali. Chyba, że jak wszystko, to... co przeżyliśmy. Wziąłem, to stracił energię? Tu jest chyba teraz w tym wewnętrznym, co? O co tu chodzi? Albo teraz muszę wejść do góry? Może to teraz u góry jakoś będzie szło złapać. Tylko czy ja tam wtedy zdążę dobiec? Zobaczymy. No nie. Wychodzi, no to chyba miałem tu wejść. Bo jak są stwory, no to... Spadaj. Co za wichrołap. Tu jest faktycznie. Czekaj, kurde, gdzie to teraz było? Znaczy ja tam zdążę dobiec. W ogóle. Tu nie. Będę musiał biec do łańcucha chyba z powrotem. Tylko kurde, które to tam były, bo nie wiem, czy ja zdążę, bo to parę sekund trwa. Nie ma szans, żebym ja zdążył. I o co tu chodzi? Przygotuj się!
Co to za twardziel? A, tutaj nie byłem. Aha, bo się dwa otwarły, tak? Topór. No chyba nie tak. Nie wiem, czy to nie miałem tu od tyłu tego. Oh shit. Ajajaj. Też nie. Dobra. Ale to mi coś, to mi nic nie daje. Czekaj, co ja tam widziałem? Jest jeden ze znaczków? Jak to wygląda? Zniszczono jedno z trzech. Czekaj, wezmę to, może tu będzie drugi. To przypuszczam, że te znaczki one gdzieś tu będą. Być może, nie jestem pewien, ale trzeba to obejść. Tutaj też nie ma. Tam co jest? Tam jest jakieś przejście. Młody mógłby tam iść. No to by musiał, kurde, otworzyć, ale jak? Nie jestem w stanie tam dojść do tego w takim tempie. A tutaj ze spodu tego nie ogarnę, nie? Chyba. Nie, bo nie da się tak wysoko spojrzeć. Chyba żeby. Ale stąd się nie da, ale czekaj, gdzie to ja, gdzie jest ta komnata? Ja muszę ją... dobra, to jest tu. Łańcuch jest tam. A czy tu gdzie zeskoczyć, kurde, bo to jest w miarę blisko. Ale tu chyba nie będzie się dało. Nie wiem, spróbujemy jeszcze raz. Dobra. Wchodź, Eustachy. No bo czekaj, zobaczymy, może tu się jednak da jakoś. Nie, nie da się. Tutaj zeskoczyliśmy z góry, ale... wejść czy zejść tędy się nie da za bardzo. Tutaj potem coś jeszcze będzie chyba. Się tam tylko wbija. Ale
Czekaj, to się obraca, kurde. Czy w tamtą stronę? Nie, w tamtą stronę raczej się nie obróci. Chociaż czekaj, bo ty... A, dobra, już wiem. Tu... No właśnie. No właśnie. Panie dzieju, i teraz możemy sobie śmignąć na dół. I sobie to możemy, panie, ogarnąć. Tylko czekaj teraz. Tam, dobra. Pójdę tu. Sobie mogę trzepnąć. Ciach, i lecimy na rage'u. Dawaj. Hadzia. Tak to miało być. Najsampierw. Runa, obniża się. No to nam bajter chodziło. O nie, coś mnie złapało. Pałupka mnie złapała. Co mnie, kurde? Chłopcze, uciekaj stąd. Co mnie robisz? Jak cię wydostać? Łańcuchy na ścianie. Ale widzę aż trzy. Co mam robić? Atreusie, skup się, poradzisz sobie. Pośpiesz się, nie chcę sprawdzać, czy mogę utonąć. Dobra, myśl. Chaty to ten srebrny, ściga księżyc. Z kolei jest złoty i ściga słońce. To ją zdobyć, zacznie się Ragnarok. Ale kolejność się zła. Dobrze. Księżyc będzie z lewej, słońce z prawej, a Midgard po środku. Ale którą dźwignię pociągnąć? Pociągnij, kurde, nie wiem którą, bo nie wiem jak to działa. A nie, czekaj, dobra, 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 dobra. Środek! Wiem już jak to działa, okej. W miarę wiem jak to działa, czekaj. Środkowa! Środkowa. Ale nie tak to miało być, czekaj. Lewa, chłopcze! Tak, to pójdzie w dół pewnie. O, teraz to. Dobra. Dobra. Środkowa! Nie, czekaj, teraz muszę to do góry z powrotem, żeby to się zatrzymało o jedno. Teraz... Słońce w dół. Teraz środek, żeby to poszło w lewo. I teraz prawa. Prawa, chłopcze! Prawa, chłopcze! I co? A dobra, się, bo myślałem, że trzeba jeszcze środek. Udało się, tato! Jednak nie mogę. Zawsze coś. Puszczaj mnie, ty korzeniu. Zaraz, od czego jest ten łańcuch? Ojcze, nad tobą! No nie. Pisz sobie ze mnie. Włącz, kurde, ten... Zrób rage'a. Musisz zatrzymać łańcuch! Ja! Nie! Nie wiem! Czekaj, wiem co zrobię. Miej luz! To jedyny sposób! Próbuj. No to się pewnie na chwilę uda. Wow. Dobra, szczelił łańcuch. Chyba o to nam chodziło, co? Jej nóż. Czy nie do końca? Ocalił ci życie. Wykazałeś się sprytem. Wykazałeś się sprytem. Młody. I z buta. Pierdyk. Co ma dla nas ten? O nie! Runa ochronna Frey! Zatarła się! Co teraz będzie? Idziemy. Będzie co ma być. Gdzie dotarliśmy? A, jest.
chłopcze. Masz. Znowu zgubiłeś nóż. W dniu twych narodzin zrobiłem dwa noże, mieszając metale z moich stron z tutejszymi. Jeden dla mnie, a drugi dla ciebie. Gdy będziesz gotów. Dziś nadszedł ten dzień. Dzisiaj jest dzień, dzisiaj jest dzień. Jak ty? Nie. Jesteśmy kimś więcej niż mężczyznami. Ciąży na nas większa odpowiedzialność. With great power comes great responsibility. Jak to ode mnie. W Spider-Manie było. Rozumiesz? Lepszy? W sensie jak? Powiedz. Musisz tak, zabić więcej stworów. Moc tej broni, każdej broni, pochodzi stąd. Ale musi uhartować to. Dyscyplina i samokontrola tego, kto nią włada. To stąd pochodzi prawdziwa siła wojownika. Musisz o tym pamiętać. Dobrze. 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 Chodź. No dawaj, bier to. Wbij noża w tą maskę. Rejfo. Ciach. Mamy to. Pusto. Czemu pusto? O kurde. Chyba jednak nie pusto. Syn ma moc, o której ojciec nie wiedział. No i oczywiście. Tak jak przypuszczałem. Wcześniej powiedziałem, że on mi podejrzanie wygląda. Że on się pewnie ożywi. Dobrze. Celuj w twarz. Co tu się dzieje? Uwaga z prawej! Łoż ty! Ała, mamo! Nie można tak we dwóch. Masz w łeb. Masz w łeb. Spadaj. Czemu mu energia dochodzi? To jest niesprawiedliwe, gościu. Co? Uważaj! Co? Co się drzesz? Giń w redziolu. Tak jest, do domu. Duży był, ale dla bogów to mocny runiczny atak. Szał tartaru. Zabijałem większych. Żałosny troll. Legendarny przedmiot. Którędy do misy z piaskiem? Do misy z piaskiem. A bo ja to wiem. Ale tu jest jeszcze jakaś skrzynka, to jeszcze sobie tą skrzynkę weźmiemy. Coś my tu zdobyliśmy. Zostawię te, co są.
Teraz mamy się udać tam. Dobra, będziemy kończyć odcineczek. Ja sobie to zapiszę. I potem będziemy kontynuować dokładnie od tego miejsca. Także czarna runa zdobyta. Będziemy sobie potem ogarniać kolejne misje fabularne. Także dzięki wielkie za uwagę. Jak możecie, zostawcie łapkę w górę. Jakiś komentarz też mile widziany. I co? Nic, do zobaczenia. Trzymajcie się, hejka.